Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Część druga. U Endziora były naprawdę wielkie zapiekanki. Dawid myślał, że zje trzy, a nie mógł dać rady nawet jednej. W drodze powrotnej z krakowskiego Kazimierza Zosia zapytała wujka. Wujku, rozmyślałam nad tym, co powiedziałeś o sercu Pana Jezusa. Na lekcji religii Pani nam mówiła, że pewien żołnierz przebił Panu Jezusowi serce. Tak się zastanawiałam, czy przypadkiem to nie jest związane z kościołem, w którym byliśmy. O tak, Zosiu. Właśnie to serce pozwoliło się przebić z miłości do ludzi. Pan Jezus był gotowy oddać życie z miłości do Ciebie, Martyny, Dawida, mnie i każdego człowieka. Dlatego w pewnym momencie poprosił, aby pamiętać o Jego sercu, które tak bardzo pokochało ludzi. Jak to poprosił? Ktoś z Nim rozmawiał? Tak, to była francuska zakonnica, Małgorzata Maria Alacoque, która mieszkała w małej miejscowości Parlemonial. Pewnego dnia ukazał się jej Pan Jezus i pokazał swoje serce w płomieniach oraz w koronie cierniowej. Dlaczego w płomieniach, to ja już rozumiem. To serce mocno pokochało ludzi, a ogień daje ciepło, światło i można się od niego zapalić. Ale dlaczego w koronie cierniowej? Myślę, że to oznacza cierpienie, bo Pan Jezus bardzo pokochał ludzi, ale ludzie często o Nim zapominają i dlatego tak cierpi. Aha, a czy możemy Mu jakoś, nie wiem, coś zrobić, żeby Go mniej bolało? Ciekawe, że o to pytasz, Dawidzie. Właśnie o tym mówił Pan Jezus siostrze Małgorzacie. Poprosił, aby wszyscy wierni w pierwsze piątki miesiąca przystąpili do Komunii Świętej intencji wynagrodzenia Panu Jezusowi za to, że tak wielu ludzi postępuje źle, że są niewdzięczni i odrzucają Jego miłość. Obiecał też, że nigdy o nich nie zapomni i będzie wspierał każdą osobę, która przystąpi do komunii w tej intencji przez 9 pierwszych piątków. Ja myślałem, że w pierwsze piątki miesiąca chodzi się do spowiedzi. Wiele osób tak myśli, ale tak naprawdę Pan Jezus prosił o to, żeby w ten dzień przyjmować Go do swojego serca i pocieszać jak przyjaciela. Ale oczywiście, żeby Go godnie przyjąć, należy wcześniej wysprzątać swoje serce i pójść do spowiedzi. Można to jednak zrobić kilka dni wcześniej. To ja tak będę robiła, wujku. Nie chcę, żeby Pan Jezus był smutny. Pan Jezus bardzo prosił, żebyśmy pamiętali o pierwszych piątkach miesiąca. Najważniejsze jest jednak, abyśmy zapragnęli mieć serce podobne do Jego serca i potrafili kochać jak On. Razem ze świętą Małgorzatą uczył tego jezuita święty Klaudiusz de la Colombière, a po nim wiele tysięcy jezuitów. Do dziś we wszystkich parafiach świata w pierwsze piątki odmawia się litanie do serca Pana Jezusa i organizuje spowiedź. Pamiętajcie więc o najbliższym pierwszym piątku i nie zapomnijcie iść do spowiedzi i komunii, aby pocieszyć Pana Jezusa. Ja jestem jeszcze za mały, ale bardzo bym już chciał przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. A my na szczęście już możemy, prawda, Martyno?